Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Z tej strony Andrzej, Stefan, Kłebek, 9, Maria, Ewa, Ewa. A w dzisiejszym odcinku chciałbym przeprowadzić test radiotelefonu Baofeng UV-17E. Na zewnątrz mamy piękną pogodę, 23 marca. Jest słonecznie i ciepło, około 20 stopni, także pierwsze takie ciepło chyba w tym roku. Wiele osób pytało, jak to urządzenie działa na fabrycznej antenie i jak zachowuje się wyświetlacz w świetle dziennym. Także potestujemy. Akurat jeszcze słońce dzisiaj świeci, także zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, z jaką jakością świeci wyświetlacz. No ja generalnie widzę całkiem przyzwoicie to, co się dzieje na wyświetlaczu. Może nie ma jakiejś mega jakości, nie jest to Full HD i ekran Super AMOLED jak w smartfonach, ale widać częstotliwość i to jest chyba najważniejsze. Ok, to przechodzimy do testu. Sprawdzimy na przemienniku, czy mnie w ogóle będzie słychać z tej fabrycznej anteny. No i przy okazji zobaczycie, czy widać cokolwiek na wyświetlaczu. Jak widzicie, coś widać. No tutaj się coś odbija też od ekranu, także może być różnie. Ale jest informacje są czytelne. Powiem wam szczerze, tak patrzę teraz w kamerę. No teraz się wyłączył wyświetlacz. Patrzę w kamerę na wyświetlacz i patrzę na wyświetlacz urządzenia. To co widzę normalnie oczami, to jest dużo lepiej niż to, co widać w kamerze. Ale to też przypuszczam, że pewnie jakieś ustawienia światła, ISO i takie różne tam historie w tej kamerze. Nic tutaj nie ustawiałem, tylko po prostu uruchomiłem i nagrywam z rozdzielczością Full HD. Teraz nawet wyświetlacz się wyłączył, podświetlenie wyświetlacza. I normalnie ja wszystko widzę, co się dzieje na wyświetlaczu, mimo tego, że nie jest podświetlane, kamera tego widzenia oddaje. No także tak ciężko jednoznacznie stwierdzić. Tak czy inaczej, o teraz jak działa podświetlenie, to w kamerze też to widać. No dobrze, to teraz sprawdzimy, czy przemiennik się otwiera. Przemiennik na Łysej Górze. Całej skali nie ma. Ale około 50 km mam do tego przemiennika. Przemiennik się otworzył, więc teoretycznie powinno mnie być słychać. Spróbujemy zapytać, może ktoś o tej porze będzie na przemienniku i nam odpowie. Na przemienniku Stefan Kłebek 9, Maria Ewa, Ewa przez P na próbach. Proszę o raport. Na przemienniku Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa na próbach. Proszę o raport. Na przemienniku Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa przez P na próbach. Proszę o raport. SP9 Franek, Urszula, Natalia przez P, tu Stefan Kłebek 9, Maria, Ewa, Ewa. Witam serdecznie, cześć Paweł. Testuję takie urządzenie Baofeng UV-17E z fabrycznej anteny na zewnątrz budynku. No i nawet teraz nagrywam taki film na prośbę widzów. Rozumiem, że słychać mnie poprawnie. SP9 Franek, Urszula, Natalia przez P, SQ9 Maria, Ewa, Ewa przez P. Również przez pewno ze stacji przenośnej 5W WTH Nowy Sącz. Jakiś indyk w tej chwili tutaj w użyciu po mojej stronie. Andrzeju, witaj przede wszystkim, dzień dobry. Informacyjnie przysłuchałem się dokładnie sygnałowi poprzez przemiennik transmitowanemu od Ciebie.
To jest taka czwórka. To jest taka czwórka w sensie takim, że oczywiście DSP troszkę pomaga. Na samym początku jest dość duży szum, a później DSP zamocowane przy przemienniku SS9RT redukuje ten szum. Praktycznie można powiedzieć do takiej piątki, ale wiadomo, że na początku jest szum. Więc rzetelnie odpowiada czwórka, ale dobrze to idzie. Przede wszystkim czytelność jest ok. SQ9 Maria Ewa, przez Paweł, SP9 Franek, Urszula, Natalia również, przez P. Tak, SP9 Franek, Urszula, Natalia przez P, tu Stefan Kłebek 9, Maria, Ewa przez P. No fajnie, Paweł, dzięki za rzetelny raport. No u Ciebie też jest podobny efekt, jak zaczniesz modulować, jest większy szum i to DSP poprawia i wtedy jest ok. I słychać dobrze. Informacyjnie pogodę mamy dzisiaj piękną, słonecznie i ciepło. Chyba pierwszy taki ciepły dzień w tym roku. SP9 Franek, Urszula, Natalia przez P, SQ9 Maria, Ewa przez P na próbach. Tak, Andrzeju, dzięki za informację. No u nas w Nowym Sączu jest ciepło, stosunkowo ciepło, właśnie jeden z takich najczęstszych w ciągu tych ostatnich kilku dni. Myślę, że powyżej 10 powinno być na zewnątrz. Przede wszystkim jest przyjemnie, nie ma opadu deszczu. Choć zachmurzenie jest, no całkowite. Chmury są takie jakieś piętra wyższego, więc nie jest tak ponuro. Generalnie jak na sobotę, jak na weekend zapowiada się, że będzie całkiem sympatycznie, chociaż gdzieś tam jakieś prognozy zapowiadają lekkie oziębienie, gdzieś tam nawet jakiś deszcz ze śniegiem, ale możliwość wystąpienia również burz. Andrzeju, wszystkiego dobrego weekendu, amatorskie 73 prosto z Nowego Sącza i do następnych. Stefan Kłebek 9, Maria, Ewa, Paweł, Stefan, Paweł 9, Franek, Urszula, Natalia, przez P. Tak, SP9, Franek, Urszula, Natalia przez P, tu SQ9, Maria, Ewa przez P. Fajnie, Paweł, dzięki za próby, dzięki za testy. Pozdrawiam, miłej soboty życzę, spokojnego weekendu i do następnego usłyszenia, hej. Jak widzicie i słyszycie, na wyświetlaczu w pełnym słońcu widać, co się dzieje. Całkiem nawet powiedziałbym przyzwoicie, mimo tego, że chyba kamera tego tak nie oddaje. No a co do anteny fabrycznej, jak widzicie, taki śmieszny koci ogonek. Przemiennik około 50 km w linii prostej ode mnie. I też daje radę. Łączność przeprowadzona. Raport czwórka. Ja przemiennik odbierałem, tak powiedzmy, według tej skali, która tu się wyświetla na tym urządzeniu, to powiedzmy, że to była dziewiątka. No, ale całkiem przyzwoicie słychać. To chyba tyle. Więcej nie będę tutaj sprawdzał. Urządzenie działa na fabrycznej antenie. Normalnie da się prowadzić łączność. Co do wyświetlacza, widać, co się na nim dzieje w pełnym słońcu, na zewnątrz. Tak jak wspomniałem, nie jest to jakaś Full HD i wyświetlacz Super AMOLED, ale najważniejsze, że jest czytelny i widać wszystkie informacje. Nawet jeżeli podświetlenie wyświetlacza nie działa, to też można zobaczyć, jaka jest częstotliwość ustawiona i jakie parametry na wyświetlaczu. Także myślę, że urządzenie całkiem przyzwoite. To chyba tyle. Jak macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod filmem i za wszystkie łapki i subskrypcje dziękuję. Tymczasem pozdrawiam i do następnego usłyszenia, do zobaczenia. Hej!